W swoim wykładzie opowiem o tym, jak artyści i artystki przedstawiali żywioły, odwołując się przede wszystkim do historii sztuki i materii malarskiej. Cyryl Polaczyk jest malarzem. Tutaj możecie zobaczyć jego obraz z kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING, zatytułowany Zatoka. Na koniec jeszcze do niego wrócimy, ale tutaj na początku proszę, żeby się jemu mniej lub bardziej uważnie przyjrzeć. W swoim wykładzie będę chciał zaprezentować Państwu, w jaki sposób artyści przedstawiali żywioły, zjawiska natury, naturę, pejzaż w jego najróżniejszych przejawach i co właściwie te żywioły dla nich znaczyły, bo na przestrzeni wieków zobaczymy, że znaczyć mogły zupełnie różne rzeczy, od takiej bezpośredniej reprezentacji po prostu zjawisk atmosferycznych i tak dalej, do wyrażania własnych stanów emocjonalnych, czy też w końcu poprzez żywioły przedstawianie jakiegoś bagażu kulturowego, filozoficznego danych czasów. Zaczniemy może nie od malarstwa i niestandardowo, bo od sztuki prehistorycznej. Tutaj mogą Państwo zobaczyć jaskinię Bruniquel we Francji i to, co tutaj się znajduje, prezentuje nam starą prawdę, że na początku wszystkiego była natura. W jej takim wydaniu jak najbardziej pierwotnym. 176 tysięcy lat temu jeszcze nie Homo sapiens, tylko wcześniejszy gatunek człowieka, Neandertalczycy, głęboko pod ziemią, kilkaset metrów, właśnie w tej francuskiej jaskini, grupa Neandertalczyków intencjonalnie połamała stalagmity spływające z wyłaniające się z jaskini, specjalnie je nadpalili, połamali i ułożyli w takie kręgi, które tutaj możecie dwa takie zarysy kręgów zobaczyć, pomiędzy tym rozłożyli ogniska. W zasadzie konstrukcja, która przez 176 tysięcy lat nie powtórzyła się i do dzisiaj jest solą wokół badaczy, co to właściwie mogło oznaczać. Podobnie jak twórczość późniejsza, już tutaj Homo sapiens, malarstwo naskalne w jaskini Chauvet, które to trzeba zaznaczyć, w ogóle nie służyło do oglądania. To jest piękno tych prac, jawi nam się tak naprawdę tylko i wyłącznie przez przypadek. Człowiek nie miał tego oglądać, to było w zasadzie rytualne błaganie do tej pierwotnej matki natury o to, żeby, nie wiem, sprowadziła na tereny, w których oni mieszkali, te stada zwierząt, które na tych ścianach, sklepieniach jaskiń przedstawiali. Więc tutaj sztuka, rytuał, magia, religia, żywioł i natura w końcu, bo przecież jest to twórczość, która powstała w samym jądrze żywiołu, którym jest przecież ziemia, splecione są ze sobą. A cała dalsza twórczość tutaj przede wszystkim z kręgu zachodniej Europy, bo o niej będziemy mówić, wschód traktował te kategorie natury, żywiołów w zdecydowanie inny sposób. Cała dalsza twórczość, jak się okaże, będzie ciągłą negocjacją pomiędzy właśnie tą żywiołową, pierwotną naturą, a taką apolińską kulturą utożsamianą ze sztuką. Tutaj przeskakując trochę kilka tysiącleci do przodu, pomijając wielkie cywilizacje starożytne, takie jak Egipt czy starożytną Grecję, przechodzimy do renesansu, w której tematyka mitologiczna, jak w przypadku Sandro Botticellego, była bardzo dobrym pretekstem, żeby te żywioły również przedstawiać w sposób taki bardzo uładzony, humanistyczny, w przypadku Botticellego linearny. Tutaj mamy scenę prezentującą narodziny bogini Wenus i jak wiemy z opisów mitologicznych, ta scena odbywała się w totalnie dramatycznych okolicznościach. Wenus narodziła się w wzburzonej piany morskiej, tam też było dużo ekscesów, jak to w mitologii, związanych z seksualnością, erotyzmem. Tutaj Botticelli uładza to całe przedstawienie i te fale morskie, jak się przyjrzycie temu obrazowi, zobaczą, że to są takie jakby łuski rybie, no na pewno nic, co się nie kojarzy z czymś groźnym. Ten żywioł morza, potęgi zostaje w malarstwie renesansowym wpleciony w takie linearne
alegoryczne formy. To samo dotyczy bogów, bo tutaj w lewym górnym rogu mamy boga wiatru Zefira, który został spersonifikowany i też ten żywioł wiatru niszczycielski w przypadku twórczości renesansowej bardzo często właśnie przyjmuje takie formy po prostu ludzkie, antropomorfizujące, też zbliżające tych bogów i te niszczycielskie żywioły natury do takiej ludzkiej skali. Podobnie rzecz się ma z innym bardzo znanym obrazem Botticellego, czyli wiosna, primavera. Tutaj znowu widzimy tym razem po prawej stronie tego boga wiatru Zefira, zaplątanego gdzieś w ten leśny krajobraz. Troszkę inaczej do sprawy związanej z naturą, krajobrazem takim posępnym, bardzo prymitywnym podchodził Leonardo da Vinci, inny znany artysta renesansowy, ale trochę z drugiej strony, bo tutaj mamy znowu tą taką nastrojowość związaną z tym krajobrazem, który przyjmuje tutaj takie jakby księżycowe, groźne, ostre formy, trochę takie jaskinne, jak widzieliśmy na pierwszych slajdach. Leonardo umieszcza to w tle, a całą twórczość swoją właściwie nie stworzył zbyt wielu obrazów, ale w każdym z nich ten taki jakby złowrogi aspekt natury, tą siłę miażdżącą może, niepokojącą natury uzyskuje innymi środkami. W przypadku Leonarda jest to słynne sfumato, czyli to taka mgła, którą mgła, mieszanina światła, właśnie mgiełki, światłocienia, która wprowadza w te jego obrazy takie jakieś z jednej strony rozmycie konturów, ale z drugiej strony jakąś taką pierwotną, przynajmniej mi się tak wydaje, niepewność, niejednoznaczność. Tutaj w połączeniu z tą tą Moną Lizą, której uśmiech też jest wiadomo interpretowany od stuleci przez badaczy. Dodatkowo ta sfumato podkreśla taką i seksualną niejednoznaczność, ale też tożsamościową niejednoznaczność prezentowanej postaci, co w połączeniu z tym pejzażem też takim właśnie surowym, troszkę księżycowym, z tą linią brzegu, z linią rzeki niejasną, z synchronizowanymi liniami horyzontu, jeszcze bardziej potęguje tą taką niepewność, kiedy patrzymy na ten obraz. Natomiast w Wenecji, bo te poprzednie przykłady dotyczyły Florencji, w Wenecji natomiast sprawa ma się zupełnie inaczej. Jeżeli we Florencji artyści to byli w zasadzie często filozofowie, mogli sobie, dzisiaj byśmy powiedzieli, rozkminiać tego typu artystyczne i filozoficzne związki sztuki, człowieka i natury, no to w Wenecji, w mieście kupieckim położonym nad laguną, tego typu prac raczej nie zobaczymy. Zobaczymy natomiast zupełnie inne prace, właśnie akcentujące takie przedstawianie natury, żywiołów takimi, jakie one mogły być. I tutaj mamy obraz Giorgione zatytułowany Burza, który jest uważany w ogóle za pierwszy przykład w malarstwie olejnym, gdzie artysta zdecydował się na pokazanie zjawiska atmosferycznego w takiej naturalnej postaci. Tam w tle zobaczymy właśnie wzburzone, pochmurne niebo z błyskawicą. Co ciekawe, scena i znaczenie tego obrazu z pozoru sielankowego wcale nie jest do końca jasna. Mamy kilkadziesiąt interpretacji, o co mogło chodzić Giorgionemu, malując ten obraz. Jedni doszukują się tutaj wątków mitologicznych, inni wątków biblijnych, jeszcze inni właśnie zwracają uwagę na to, że jest to po prostu sielankowa scena prezentująca ten niepokojący element burzy. Najprawdopodobniej, jak to w przypadku wielu zamawianych przez renesansowych dworzan i arystokratów prac miało miejsce, to zamawiający po prostu wymyślił cały program ikonograficzny i znaczeniowy, artysta go po prostu zrealizował i to, co tak naprawdę ten obraz miał znaczyć dla zamawiającego, wiedziały tylko te dwie osoby. Mówiliśmy o Włoszech, natomiast te relacje człowieka i żywiołów w malarstwie na północ od Alp, czyli w Niderlandach, w Niemczech, wyglądały zupełnie inaczej. Tam
nie do pomyślenia są przedstawienia, takie jak na przykład Mona Lisa, bo człowiek w malarstwie północnym jest przez naturę miażdżony, dominowany, poddaje się tym siłom natury i to też nie bez powodu właśnie w Niemczech w XVI wieku rodzi się pejzaż jako w ogóle osobna kategoria twórczości malarskiej. Do tej pory pejzaż był traktowany po prostu jako tło. Niemcy, między innymi Albrecht Altdorfer, był jednym z pierwszych artystów, którzy pejzaż traktują jako autonomiczny temat dzieła malarskiego i tutaj widzimy scenkę bardzo popularną przecież, czyli Święty Jerzy walczący ze smokiem, która to scenka odbywa się tam gdzieś zupełnie, zupełnie w rogu, na samym dole tego obrazka, natomiast cała jego konstrukcja, cała jego forma, cała jego wizualność jest przepojona tym takim czystym, pierwotnym, niezgłębionym lasem. Oczywiście tematyka żywiołów, pejzażu powraca w malarstwie religijnym i tutaj wybrałem trzy przykłady, żeby pokazać, w jak różny sposób artyści zaprzęgają żywioły do prezentowania treści religijnych. Mamy Hieronima Boscha, słynny ołtarz sądu ostatecznego i tutaj na co warto zwrócić uwagę, to sposób, w jaki artysta, nie tylko przecież Hieronim Bosch, gdybyśmy popatrzyli na sądy ostateczne wielu innych twórców, zobaczylibyśmy podobne rozegranie, przede wszystkim scenerii piekielnej, tutaj to prawo skrzydło, które przypomina jakąś taką kosmiczno-marsjańską scenografię z tymi płonącymi ogniskami, no ikonografia chrześcijańska bardzo szybko to piekło utożsamiła po prostu z sytuacją takiej pożarowej pożogi i katastrofy. Ten sam temat przedstawiony kilkaset lat później przez brytyjskiego artystę Johna Martina, The Great Day of His Wrath. To jest to samo, scena z Apokalipsy Świętego Jana, które jednak w przypadku Martina uzyskuje formę takiej rywalizacji, kosmicznej wręcz rywalizacji wszystkich żywiołów. Widzimy opadające skały, kruszącą się ziemię, wylewające się gdzieś tam z podziemi połacie lawy, wybuchające wulkany, zapadający się świat i taka fascynacja artysty właśnie ujęciu żywiołów w takiej katastroficznej formule współgra z właśnie z ilustracją jednej ze scen biblijnej apokalipsy. Co ciekawe, John Martin inspirował się przy produkcji tego obrazu spacerami, który odbywał w środkowej Anglii, tam w okolicach Birmingham. To był region Anglii, Wielkiej Brytanii, słynący z wydobycia węgla, mnóstwo kopalń, więc tutaj dodatkowo mamy ten wątek, jak czasem taka inspiracja pejzażem zaobserwowanym gdzieś w najbliższym otoczeniu, takim już uprzemysłowionym, wpływa na finalne dzieło, które przyjmuje katastroficzne, zupełnie inne formy. I ostatnim z tego cyklu religijnego wybrałem jeden z moich ulubionych obrazów w ogóle, obraz Ilii Riepina Golgota. Wybrałem go dlatego, po pierwsze, że prezentuje moment śmierci Chrystusa w zupełnie nieortodoksyjny sposób, bo to, co widzimy, to na krzyżach dwóch łotrów, natomiast Jezusa już tutaj nie ma, został tylko krzyż, jakieś na ziemi ślady krwi, no i te bezpańskie psy, które gdzieś tam liżą resztki pozostałości tej krwi, ale też tak naprawdę potęgują jakieś wrażenie osamotnienia, pustki. I tutaj Riepin w zasadzie, gdyby nie umieścił tych pionowych elementów krucyfiksów, to zarówno ta ziemia bardzo taka surowa, materialna, beznadziejna, jak i niebo nieodgadnione, tajemnicze zlałyby się w jedno. Warto zwrócić uwagę na ten w środkowej części obrazu taki jasny punkt, to jest badacze, historycy i historyczki sztuki sugerują, że ten punkt odnosi się właśnie do grobu Chrystusa, jego potencjalnego zmartwychwstania. W każdym razie tutaj ten pejzaż i te żywioły, jeszcze ta para przecież wpływają na taką z jednej strony atmosferę posępności, beznadziei, ale z drugiej strony odnoszą się do, zdaje się, do bezpośrednich przeżyć też artysty, bo
Często jest też tak, że artyści sięgają po te takie majestatyczne środki związane z naturą, po to, żeby wyrażać własne duchowe, egzystencjalne przeżycia. W przypadku Ilii Repina to jest 1922 rok, więc czas po II wojnie światowej, po rewolucji bolszewickiej w Rosji. Repin również w tym czasie no, nie był zbyt bogatym człowiekiem. Cierpiał, no, trzeba powiedzieć, biedę. On nawet nie mógł sobie pozwolić w przypadku tego obrazu ogromnego na płótno, dlatego obraz namalował na zwykłym linoleum. To też jest rzadkość tak naprawdę. Przy okazji cierpiał w tym czasie na zanik jednej z rąk, więc możemy tylko wyobrazić sobie, jak te zarówno treściowe elementy, jak i formalne, w jaki sposób wyrażały jego ówczesną kondycję duchową. I teraz właśnie jak stało się to, że artyści poprzez pejzaż zaczęli wyrażać również swoją duszę, bo nie było to wcale takie oczywiste. Tak jak widzieliśmy na przykładzie renesansu, gdzie każdy element tych żywiołów był bardzo precyzyjnie, racjonalnie opisany, spersonifikowany, tak oświecenie na przykład jeszcze bardziej ciągnęło taki właśnie naukowy, scjentystyczny kierunek w opisie przyrody, tak romantycy zrobili krok w drugą stronę, bo dla nich przyroda, potężne zjawiska natury już nie musiały być piękne, właśnie miłe dla oka, symetryczne, racjonalne, mogły być piękne poprzez na przykład swoją wielkość, swoją groźbę, emocje, które budziły, strach, znieczulenie, szacunek też do natury. I to wszystko nazwali wzniosłością. W romantyzmie pojawiła się filozoficzna kategoria wzniosłości, która właśnie była zupełnie czymś innym niż piękno. A czemu to pojęcie służyło? No właśnie określeniu tych wszystkich strasznych, czasem odpychających, ale jednak cieszących wzrok zjawisk przyrody. I tutaj takim symbolicznym, bardzo dobrym przykładem jest ten słynny obraz Kaspara Dawida Friedricha, Wędrowiec nad Morzem Mgły, gdzie ta figura też odwróconego człowieka, też wymysł renesansowy, romantycznego malarstwa niemieckiego, wręcz zaprasza widza, żeby tam stanąć za jego plecami i też podziwiać ten wielki krajobraz, który gdzieś się tam przed naszymi oczami rozpościera. Co też ciekawe, to jest moment, w którym tacy trochę wcześniej tacy filozofowie jak Jean-Jacques Rousseau na przykład zwracają uwagę właśnie na taką pierwotne piękno, dobroć natury w przeciwieństwie do tego, co z człowiekiem zrobiła cywilizacja. Więc gdzieś właśnie na przełomie XVIII-XIX wieku widzimy ten taki zwrot, przestawienie wajchy w stronę na to, jak można inaczej patrzeć na majestat natury i rozmaitych żywiołów. No i ta tendencja jest kontynuowana nawet w zasadzie w takiej twórczości, która na pierwszy rzut oka może kojarzyć się tylko ze zwykłymi, ładnymi pejzażami. Tutaj widzimy obraz Starorzecze Thomasa Cole'a, amerykańskiego artysty. Jak jeden z wielu pejzażystów amerykańskich tamtego czasu, zgrupowanych wokół takiej, no to się nazywa Hudson River School, ale to nie była żadna szkoła, bardziej zbiór artystów i artystek o podobnym podejściu w kierunku pejzażu. Świeżo po zakupie przez Stany Zjednoczone, młode jeszcze państwo Luizjany, czyli ogromnego połacia terenu na początku XIX wieku, oni zdecydowali się, że wyjdą w ten pejzaż i bezpośrednio będą przedstawiali w swoich obrazach tą potęgę, majestat, piękno amerykańskiej, te rozległe połacie amerykańskiej przyrody, która dla nich była tak naprawdę poprzez malarstwo dla Amerykanów dopiero co oswajana. To nie jest przykład Europy, gdzie od setek lat wiemy i kontynuujemy tą tradycję, że na tych ziemiach coś było, coś się działo i ktoś tam kiedyś mieszkał. W przypadku tych malarzy amerykańskich początku XIX wieku to jest taki dziewiczy wręcz zachwyt nad ziemiami, które oni włączają dopiero co do swojego państwa i tak jakby malarstwem
konstytuują tą wielkość, potęgę Stanów Zjednoczonych, co tutaj też trzeba zaznaczyć, oczywiście to są ziemie, na których wcześniej żyli rdzenni mieszkańcy i to takie zawłaszczanie ich terenów, wprowadzanie tego amerykańskiego pejzażu jako swój też ma taki wymiar społeczno-polityczno-twórczy związany z narodzinami tożsamości narodowej Ameryki. Thomas Cole był głównym przedstawicielem tego Hudson River School, natomiast mniej znaną artystką jest Louisa Davis i tutaj też przykład amerykański, wodospad Niagara, co ciekawe Louisa nie dość, że musiała jako kobieta bardzo blisko podchodzić do tych przecież niebezpiecznych zboczy skalistych, żeby te obrazy namalować, to jeszcze działała jako poetka, dziennikarka, tak jakby przepisując to, co widziała na różne inne zmysły związane właśnie z chociażby z dźwiękami, które tam się w okolicach Niagary wydobywały, więc mamy takie pełne wejście tak jakby w ten właśnie majestatyczny pejzaż amerykański. W przypadku Amerykanów ta fascynacja tą skalą, tymi połaciami terenu w zasadzie nie ustaje do dzisiaj. Mamy tutaj klasyczną fotografię Anselma Adamsa, prezentującą Park Narodowy Yosemite. Zresztą Adams nie dość, że wykonał setki, jeśli nie tysiące fotografii przedstawiających parki narodowe w Ameryce. Był też aktywistą działającym na rzecz właśnie ochrony tych parków. Zajmował się również działalnością dla rządu Stanów Zjednoczonych, dokumentując ten majestat tych miejsc. I moglibyśmy powiedzieć, że Adams i Cole no w zasadzie wizualnie, stylistycznie to samo, czyli potęga, wielkość żywiołów amerykańskiej natury. Jednak jeśli w przypadku Cole'a mamy do czynienia z takim malarstwo, które zawłaszcza te tereny, fascynuje się, ale jednocześnie zawłaszcza, to tutaj widzimy już inne, u Adamsa widzimy moim zdaniem już inne podejście, czyli mamy 37 rok, parki narodowe stają się coraz bardziej skomercjalizowane, wjeżdżają tam różne atrakcje turystyczne, to stają się powoli miejsca turystyczne i fotografia Adamsa prezentuje taki pejzaż w stanie pierwotnym, czyli coś takie wręcz ekologiczne podejście do rzeczywistości natury. Coś, co nie możemy pozwolić, żeby ta technologia, żeby ten postęp wdzierał się w to, co jest, jak widać, jakimś wspólnym dobrem społecznym. I tutaj William Turner, również kolejny słynny obraz. Obraz, który dobrze, choć nie na pierwszy rzut oka, prezentuje ten zgrzyt pomiędzy naturą, kulturą a technologią. Może się wydawać, patrząc na pierwszy rzut oka, że to właśnie takie impresyjne przedstawienie pożaru z Londynu, ale może być też z każdego innego miejsca w dawnych latach. Nic bardziej mylnego, to jest pożar faktycznie parlamentu w Londynie, który artysta zobaczył na własne oczy w 1834 roku. Turner był też takim artystą bardzo ciekawym w ogóle współczesności, więc kiedy dowiedział się, że ten pożar wybuchł, od razu wynajął łódkę, opłynął ten Westminster z każdej ze stron, żeby znaleźć jak najlepsze ujęcia, gdzie te różne żywioły prowadzą ze sobą taką wizualną grę. No i tutaj właśnie to widzimy, z jednej strony parę, z drugiej strony wodę i w końcu z trzeciej strony to, co jest głównym tematem obrazu, czyli te wielkie płomienie i to wszystko się u Turnera miesza ze sobą w taką bardzo impresyjną kompozycję, ale przy okazji Turner bardzo często jest odczytywany przez badaczy i badaczki jako ten artysta, który doskonale uchwyca moment odchodzenia starego porządku, w tym przypadku symbolizowanego właśnie przez ten gotycki
neogotycki budynek parlamentu i rodzeniu się czegoś nowego, czyli porządku, który jeszcze się nie pojawił, ale zaraz na zgliszczach tego starego świata może się pojawić. A z czym to jest utożsamiane u Turnera? No, ściśle utożsamiane jest z postępem technologicznym. Tutaj mamy najsłynniejszy chyba obraz artysty, czyli deszcz, szybkość, para wodna z 1844 roku i znowu to samo, mamy te zestawione i wymieszane w takim kotle żywioły, takie jak deszcz, para wodna, para w końcu również z tego parowozu. Jeśli się dobrze przypatrzymy też temu wiaduktowi kolejowemu, zobaczymy w poprzek ciągnące się takie szare linie zdradzające, że tam wieje całkiem mocny wiatr. No ale znowu, niby impresyjny pejzaż, ale jeżeli się przyjrzymy dobrze albo znajdziemy jakąś dobrą reprodukcję pracy Turnera, zobaczymy w niektórych miejscach tego obrazu takie malutkie punkciki, w których Turner przechodzi na inny poziom interpretacji. Na rzece na przykład zaczął łódeczkę z dwoma ludzikami, gdzieś tam przy brzegu trójkę postaci, które machają do przyjeżdżającego pociągu. Natomiast po drugiej stronie, z prawej strony obrazu zobaczymy rolnika, który orze pole z pługiem zaprzągniętym w dwa woły, dwa konie. A jeszcze co ciekawsze, na wiadukcie kolejowym jest mała postać króliczka, zająca, który wyprzedza pędzący parowóz. I tutaj badacze się zastanawiają, no jak to możliwe, że zając wyprzedza parowóz. Było to możliwe, to nie był jeszcze wtedy tak szybki sprzęt i faktycznie zając miał możliwość wyprzedzenia parowozu. Natomiast co bardziej uderzające, kiedy patrzymy na ten obraz, raczej taka perspektywa, że ten parowóz prędzej czy później tego zająca dogoni, co też jest jakimś komentarzem i pytaniem o ten postęp technologiczny, na ile można z nim wygrać, na ile on jest do zatrzymania i na ile zmienia cały porządek świata, który tutaj Turner symbolizuje właśnie tym rolnikiem, tą łódeczką, taką niby idylliczną postacią. Natomiast ten całe zjawiska atmosferyczne jeszcze bardziej podkreślają jakiś taki płynne przechodzenie jednego porządku, ale bardzo dramatyczne, jednego porządku w drugi porządek. W ogóle Turner jest ciekawym artystą, bardzo wyczulonym na punkcie współczesności. Jest jakiś fajny film o Turnerze, nie pamiętam tytułu, chyba Mr. Turner się nazywa. Polecam obejrzeć, on też miał specyficzny stosunek do rodzącej się w tym czasie przecież fotografii, wcale nie negatywny, jakby można było na pierwszy rzut oka pomyśleć. Jeśli chodzi o przedstawienie żywiołów, no to niektórzy z kolei z artystów skupiali się w swojej twórczości tylko i wyłącznie na tym. Takim artystą był na przykład Iwan Ajwazowski, który jest przedstawicielem gatunku określanego jako marynizm, czyli obrazy przedstawiające tylko i wyłącznie morze, wzburzone fale morskie, sztormy, rozbitków na łodziach, łodzie, bitwy morskie. No i tutaj mamy przykład obrazu prezentującego w takiej bardzo wręcz wymuskanej, benedyktyńskiej formie tytułowe fale morskie. 5 lat później i zupełnie inne podejście do twórczości, do przedstawiania pejzażu, czyli takie związane już z symbolizmem. Tak? Mamy artystę Mikolajusa Ćwirlionisa, który inaczej niż Grecy, bo Grecy, to znaczy renesansowi artyści też personifikowali żywioły, zjawiska natury, ale w trochę inny sposób. Dla nich, dla artystów renesansowych to były bliskie osoby, chcieli bogów takimi widzieć, natomiast tutaj Ćwirlionis te chmury i te połacie ziemi, lasu przedstawia jako takich wręcz tytanów, zupełnie nieprzyjemnych, raczej kojarzących się z kapryśnymi, groźnymi bogami. Podobnie jest w przypadku tych błyskawic. A tutaj na zakończenie podaję jeszcze przykład niemalarski. To jest amerykański artysta Walter de Maria. Znowu widzimy to amerykańskie zafascynowanie tym krajobrazem w takiej monumentalnej formie. W Nowym Meksyku artysta w latach 70. rozłożył około 400 takich metalowych, stalowych prętów, które to pręty zbierały błyskawice. I znowu tutaj wracając do tej sztuki prehistorycznej.
To jest praca, która jawi nam się, jej piękno jawi nam się znowu tylko i wyłącznie przez przypadek. W Nowym Meksyku burze są wyjątkowo rzadko, a nawet jeśli są, no to jaka jest szansa, że odbiorca jakikolwiek zobaczy to w takiej formie, w jakiej my możemy to obserwować na zdjęciu. Więc znowu tutaj jest taka próba zrytualizowanego podejścia do natury, ujarzmienia jej, do tych żywiołów, ale w zasadzie wszystko zależy tylko i wyłącznie od kaprysów tej natury. I kończąc już, wracając do Cyryla Polaczka, jego zatoki, myślę, że zobaczymy tutaj, kiedy się przyjrzymy teraz temu obrazowi, zobaczymy elementy, które widzieliśmy już wcześniej w tych pracach, czyli takie właśnie doszukiwanie się elementów ludzkich w pejzażu, takie kojarzące się ze spokojem, w tym przypadku połać wody, czy te świecidełka, które gdzieś tam w tym morzu do nas, do widza błyskają, pieniądze. I teraz pytanie, czy coś to znaczy, czy jest to rodzaj gry artysty z naszymi przyzwyczajeniami, czyli na przykład rzucaniem pieniążków do fontanny w oczekiwaniu na jakiś łód szczęścia, czy jest to też wspomnienie dzieciństwa i wyszukiwanie jakichś błyskotek z wody. Różne emocje, mam nadzieję, że ten obraz u was wywołuje. U mnie zupełnie najróżniejsze, nie wszystkie łatwe do nazwania, ale chyba o to chodzi w sztuce w ogóle. Dziękuję za wysłuchanie.